Na panu was serdeczny, na panu Praga, ma na imię Antero Kaczan Szymbelski, Brazylijczykiem urodzony w Brazylii. Nie uczyłem się po polsku w Polsce. Z tego powodu mój polski jest taki troszkę powietrzny, niewyraźny, ale spróbujemy tutaj. Potem samochód. Spróbuję właśnie tylko podzielić się z wami Ewangelią. Dobra nowina. Kochani, będzie mówił troszkę o Bożej miłości. Miłość Bożą, która przewyższa wszelkie rozumy człowieka. Kochani, nie powinniśmy lekceważyć miłość Bożą do każdego z nas. Pan Jezus Chrystus był Bogiem, jest Bogiem i będzie wiecznym Bogiem zawsze. Ale Pan Jezus Chrystus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem, urodził się jako syn człowieczy, to ma znaczy urodził się jako człowiek, aby się umierać na krzyżu za twoje i moje grzechy. Kochani, ja pewnego razu dzięki Duchowi Świętemu, który również Bogiem, przekonał mnie o tym, miłość, największy moc, który ma na świecie, właśnie jest Boża miłość. Boża miłość prowadziła Jezusa Chrystusa jako człowiek na krzyżu. Wyposażał Jezus Chrystus, aby umierł na krzyżu za nas, kiedy jeszcze byliśmy, albo wiele ludzi jeszcze dalsze w ciągu są nieprzyjaciółmi Boga. Dlaczego ludzie są nieprzyjaciółmi Boga? Pismo Święte mówi, że grzech, kiedy człowiek żyje w grzechu, przede wszystkim świadomy, ten człowiek tak, odjeżdża się głowa. Grzech czyni człowieka nieprzyjacielem Boga. Tak jak ta pani tutaj stukała na głowę teraz. Ona nie wie, że szatan prowadzi do piekła. Bo nie kocha Boga, nie zrozumie, co to ma znaczyć Boże miłość. Kochanie, każdy człowiek, który nie kocha Boga, nie przyjmuje Jezusa Chrystusa do serca jak swojego Pana i Zbawiciela i dalsze ciągle nie służy Jezusowi, Chrystusowi w duchu i w prawdzie, jest nieprzyjacielem Boga. I popatrz, ludzie będą nieprzyjaciółmi Boga, Pan Jezus umarł na krzyżu za tych ludzi, za ciebie, za mnie. Kochani, to jest największy dowód miłości Boga do każdego z nas. Nie powinniśmy lekceważyć Bożą miłość. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zdać nam tylko, nie tylko aż, ale aż przebaczenie z grzechu, wolność od grzechu. Ale Pan Jezus umarł na krzyżu, aby również dać nam wolności od pazury diabelskiej w każdej postaci. Możemy być wolni ludźmi, wolnymi ludźmi, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmujemy Bożego miłości, kiedy przyjmujemy Jezus Chrystus jako Zbawiciela, nie tylko, że przyjmujemy zbawienie, nie tylko, że będziemy dziećmi Bożymi, ale też zbawienie z różnych przekleństw diabelskich. Popatrz, kochani, ja urodziłem się z Brazylii, ale też jestem Polakiem. Moi rodzice byli Polakami. Wiem, co mówię. Większość Polaków są alkoholikami. Bardzo dużo tu w Polsce mówimy o naszym produktu. W Polsce ludzie mają problemy z papierosem. 12 lat dzieci już pali tego kał szatana. Większość ludzi w Polsce są uzależnieni od narkotyki. Lekko czy twardy. Kto tego robi? Szatan taki robi z ludźmi. Jeśli ty jesteś uzależniony, ty jesteś niewolnika diabła teraz. Ale ty chcesz dalszy ciągu pozostać w niewolnikiem diabła przez alkoholiki, papierosy, pornografia, jakieś narkotyki i tak dalej, czy wódka? Nie musisz być niewolnika diabła przez tego smrudu diabelskiego. Ty możesz być wolny od papierosy dzisiaj. Ty możesz być wolny od wódka, z tego alkoholizmu dzisiaj. Ty możesz być wolny dzisiaj od narkotyki, jakikolwiek on jest. Poprzez barankę krew, przez krew Jezusa. Jeśli przychodzi Jezusa ze skruszonym sercem, z wiarą i mówi: Pan Jezus, ja jestem zmęczony już, nie chcę palić tego kału szatana, nie chcę już upić się różnego alkoholu,
Pan Jezus już jest zmęczony. Nie chcę naćpać, nie chcę brać narkotyki. Pomóż mi. Pan Jezus ci pomoże. Pan Jezus jest Bogiem żywy, potężny. Nie tylko, że umarł na krzyż, ale Pan Jezus ma kwisto tego dnia. Hallelujah, Pan Jezus żyje. I nie jest odpowiednia twoja sytuacja. Ty nie musisz być niewolnika diabła przez różne nałogi. Czy przekleństwo, nienawiść, czy religia. Kochani, Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu, kiedy zmartwychwstał. On pokonał grzech, pokonał diabła. Pokonał wszelkie przekleństwo, wziął na siebie, wszelkie niemoc, wszelkie przekleństwo, wszelkie grzech, aby znać tobie nie wolność. Ale teraz rodzi się pytanie, co ludzie muszą robić, co my musimy robić? Pokutować z całym sercem, wyznawać grzech Bogu. Nie dla człowieka, dla pijaka, jak z pedofilem na uchu. Przestańcie z tym, proszę was w imieniu Jezus. Wyznawajcie grzech Bogu, Pismo Święte mówi o tym. Wyznawać grzech Bogu, Pismo Święte mówi o tym. Nie dla pijaków. Wyznawać grzech Bogu. Amen. Ma rację, masz rację. Pan Jezus król królów. Nie tylko, że król, ale król królów. I kiedy my wyznajemy grzech Bogu, wierny jest Bóg, aby są puszczy nam wszelkie nieprawości, wszelkie grzech. Baryka krew, krew Jezusa Chrystusa nas obili od wszelkich grzechów. Kochani, przychodźcie do Jezusa, dopóki jest czasu. Szukajcie Bóg, dopóki możecie znajdować. Będzie czasu, że to będzie zabrane do ludzi. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Niech Duch Święty was przekona, że potrzebujecie, że potrzebujemy zbawca, że potrzebujemy zbawca, a zbawienia tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma zbawienia. Oprócz Jezus Chrystus. Niech Duch Święty was przekona od grzechu, od sądu, sprawiedliwości. I postarzam się. Nie musisz cierpieć na nałogów różnych. Wystarczy przychodzić Jezusa, on cię uwalni. Niech Bóg cię błogosławi.